Siema, dawno się nie widzieliśmy. Jestem dzisiaj nad bardzo urokliwym jeziorkiem, dość dużym jeziorkiem. Jestem tutaj z Jędrkiem. Powoli tam zanieśliśmy wszystkie rzeczy. Ja mam jeszcze do zabrania wędki. Na samym początku chciałbym wam pokazać moje nowe auto. Jest to Volkswagen Golf 5. Tak jak widzieliście we wcześniejszym odcinku, niestety samochód, który miałem, czyli Fiat Marea, no uległ wypadkowi. W sumie uderzyliśmy w drzewo. Tak, mobilizacja na dzisiejszy dzień jest naprawdę dobra. Jędrek wczoraj był, mówi, że o konie powinny być. Może trafi się jakiś przyłów. A jak na razie musimy się zatargać na Jędrusia łódkę, która stoi tutaj zwodowana. Idziemy zobaczyć do Jędrka. Co tam, byku? Dobrze, dziękuję. Mówisz, że dobrze. Powiedz, jak tam mobilizacja na dzisiejszy dzień? Mobilizacja jest cudowna wręcz. O, już przeszkadzają. Cudowna jest mobilizacja, tak. Zobaczymy. Ręka mnie boli, nie mogę zbytnio operować silnikiem, ale... Nie pytam od czego. No, nie pytaj, bo nie będziesz mógł zasnąć. Tak. No nic, zabieramy się powoli. Samo konie, także... Czy są, to jeszcze zobaczymy. Jędrek zapewnia, że wczoraj były. Są na pewno. Samo konie, tylko czy my się damy radę ustawić tym łódką, to druga sprawa. Bo dosyć mocno dyma, całe jezioro jest w fali. A jeszcze metoda, którą będziemy łowić, to za chwilę opowiemy o niej na wodzie. Powiemy co i jak, a teraz zabieramy się, żeby nie tracić czasu i płyniemy. Spotkaliśmy się tu dzisiaj z Adrianem głównie po to, żeby szkolić nową metodę, dla nas nową metodę, czyli dryf. Łowimy totalnie bez kotwicy, szukamy okoni. Gdzieś przy dnie lub przy ławicy drobnicy. I jak to robimy? Napływamy najpierw na rybę. No najczęściej musimy jednak po prostu na wstecznym zawrócić do niej i spróbować i podać tak przynętę, aby gdzieś w zasięgu wzroku ją gdzieś tam dostrzegła. Co łowimy dzisiaj? Łowimy no, głównie okonie, bo tak naprawdę nic więcej nie można łowić. Są tutaj tęczaki. Adrian, zrób najazd na echosondę. Zobacz, to najprawdopodobniej będą tęczaki, zobacz. Albo cholera wie, co to jest, nie? Tak mi tak nam się wydaje, albo jakieś, no nie wiem, co na tym termopiną stoi. Ale piękne, nie, łuki? Sieja, sielawa może... Nie, to tak... sielawa na pewno nie. Bo to nie jest, to jest tak porozbijane, jest, szeroko, to nie są jest... małe ryby, nie? Jeszcze na 23 metrach. Łowimy różnymi przynętami. Ale to są przynęty raczej niepracujące, bez pracy własnej. Są to jaskółki, czy tak jak z fishapa, flity, tanty. Nadajemy tej przynęcie taką, jaką chcemy pracę. No i co? No i nic, dopływamy do pierwszej miejscówki. Fajny spadzik, naprawdę pomieszane dno. Różne kanciki, urwiska malutkie, wypływa też źródełko. Także myślę, że idealne miejsce, na pewno będzie się trzymała tam drobnica. Bo przy takich właśnie
przy takich właśnie miejscówkach najłatwiej je znaleźć. No i co? Próbujemy. Pierwsza rybka się zameldowała. Od razu po wpuszczeniu praktycznie. Po wpuszczeniu pierwszy sygnał. Już mamy pierwszą rybę. Widać, że już ten jest wytarty. Chudy szczupak. Puszczamy go do wody z dokładnie 8 metrów. Może nawet 8,5. Doliczając przetwornik. No i nic, płyniemy dalej. Powiększę. Niestety mały. Takie tylko na razie biorą. Nic szczególnego. Nic szczególnego. W sumie. Główka 4-gramowa. Na co robisz? Na tantę fishapa. W loksie? Tak, w loksie. Świetny kolorek, no. Taki malutki okoń. Ale zobacz, pijaweczkę ma, widzisz? Są poprzyklejane do dna. Zobacz. Widzisz, jak mu pijawka leci? No jest. Tak, ewidentnie leżą na dnie. Dobra. Mówimy na dwie echo. Piąteczka DV, tak? I siódemeczka SPO. Nie ma zakłóceń, nie zakłócają się raczej. Jak już są, to naprawdę bardzo delikatne takie. Nie przeszkadzają. Tak, spływa na dno. No, widać, jak schodzi okoń. Usiane właśnie takimi łuczkami podłużnymi i bardzo wąskimi. Teraz akurat one się wydłużają, bo stoimy nad nimi, ale jeśli wiecie, co to może być lub przypuszczacie, to możecie napisać na dole w komentarzu. No, przypuszczamy, że są to jakieś sieje albo... No bo nawet z białorybu jakby coś było, to byłoby to raczej zbite w... Jakkolwiek w ławicę. Tak, byłoby to zbite w ławicę, to jest porozbijane, są w jakiejś odległości od siebie i... No ciężko stwierdzić, ciężko. Ciupkę lepszy, no. Tak, ciupeczkę. Ciupeczkę. Cała guma zażarta. Wiatr strasznie przeszkadza. Popłynął. O, kolejna ryba się pokazuje. Przy samym dnie. Mamy 10 metrów głębokości. Tak jak Jędrek wcześniej mówił, szukamy teraz ryb, które gdzieś tam są przyklejone do dna, które lekko się podnoszą. Gdy już taką rybę znajdziemy, próbujemy stanąć dokładnie nad nią i w dryfie spuszczamy przynęty do dna. Przynęte widać wtedy na echosondzie, jak ona opada. Praktycznie łowimy, można powiedzieć, w pionie. I próbujemy tą rybę skusić do brania. Pracujemy przynętą. Bardzo podobne łowienie do łowienia spod lodu. Tylko tutaj przemieszczamy się, ponieważ nie mamy żadnej kotwicy. Cały czas musimy dryf regulować silnikiem. Jak jędrość tutaj? Widziałem spław ryby. Tak, ale spław? Tak. Ile tu jest głębokości? 10 metrów. 10 metrów, a jesteśmy... Zobaczcie, jak blisko brzegu. 10 metrów głębokości, jesteśmy 10 metrów od brzegu. Jest niesamowite, że jest tutaj taki spad. Ale od razu widać, nie? Jak brzeg tutaj ostro wchodzi. Tam, jak brzeg ostro wchodzi do tego, do wody.
tutaj pracować. Dopiero się uczymy, także jeśli ktoś bardzo ogarnięty w temacie mnie wyśmieje, to się nawet nie obrażę. Pięknie, nie? Ładny. Klasycznie nagrane branie. Albo i nie. O, szczupak. Boże. No szkoda, ale branie nagrane, wiesz? Udało się uchwycić. Żeby nie odgryzł tylko. Bo przeszło mu, widzę, przez ten. No już i do domku wracasz, już wracasz do domku. A ilu metrach w ogóle, nie? Taki tak, 7 metrów, a taki szczurek, nie? O. Miałem nadzieję, że okoń. No. Też miałem nadzieję, że okoń, też. Tak, ale wyjście i branie klasyczne, nie? Nie przetarł nawet. I na taką malutką jaskółeczkę pokaż. Co to jest za jaskółeczka? Berkleja. Wczoraj ją wrzucałem na ten. Na strefę okoniową do bazy pewniaków. Aha. Jaką tam masz główeczkę? 4 gramy. 4 gramy, to tak chyba optymalnie, nie? 4 gramy kamatsu bodajże. Aha. Jezu, jak mi oko łzawi. No to wzruszenie. Kończymy na dzisiaj, nie? Kończymy. Przepiździło mnie do kości. No, zimno się na wieczór zrobiło, strasznie. Nieprzyjemnie. Kilka okoni złapaliśmy, jednego szczupaczka. No. Kilka takich jakichś niemrawych wyjść. Szkoda tylko, że nie było żadnych ładnych ryb, ładnych okoni. No. Jakiegoś ciekawego może przyłowu? Był. Był. Był przyłów pajka. No. Tak zwany okoń w kropki. Okoń w kropki. Od kilku dni mam okazję używać nowej plecionki. YGK Egimetal, to jest 04PE. Możecie zobaczyć, ma ona taki tęczowy odcień, jest widoczna praktycznie na każdym na każdym tle. To w przeliczeniu na polską jednostkę to będzie jakieś może 0,06. Kupiłem ją pod pstrągi, ale będę ją używał również pod okonie. No i na pewno zdam relację, jak ta plecionka się sprawdzi. Kosztuje około 100, więc myślę, że nie jest to dużo za taką plecionkę, jest jej 100 metrów. No i dam znać oczywiście na bieżąco, co się będzie z nią działo. Pierwszy raz jestem na tym jeziorze. Możecie zobaczyć tutaj. Tutaj macie opisany szlak w koło. Jezioro jest bardzo rozwinięte turystycznie. Bardzo mi się tutaj podoba. No niestety udało się złowić tylko kilka okoni, ale jezioro jest naprawdę bardzo fajne, nie jest to typowa miska, bo takich jezior nie lubię, tylko jest bardzo urozmaicone z jakimiś górkami, spadami, to jest właśnie bardzo ciekawe. Idę jeszcze pomóc Jędrzkowi się spakować do samochodu. Wszystko już, Jędrzej, spakowałeś? Chyba tak. No nie było szału dzisiaj. Ale jezioro bardzo fajne. Ładną czapkę? Tak, bardzo ładną. Wcale to nie jest lokowanie produktu. Nie jest. Tak, jezioro bardzo fajne. To nie jest taka typowa miska, nie lubię takich jeziora. To jest takie właśnie fajnie urozmaicone, jakieś górki, spady. No. Jest ciekawe. Latem jest bardzo czysta woda. No tak, na pewno jeszcze przyjedziemy latem. Ja bardzo chętnie.